Od lipca 2014 roku śmieci z gminy Bychawa trafiają do nowego zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych w Bełżycach. Budowa zakładu kosztowała 45 milionów złotych, na co złożyły się środki unijne i składki gmin, również naszej. Gmina Bychawa dołożyła do tej inwestycji prawie 800 tysięcy złotych. W zakładzie w Bełżycach zastosowano nowoczesne technologie. Prowadzona jest pełna segregacja odpadów stałych, odzysk odpadów wielkogabarytowych i budowlanych. Więc może zacznę od tego, że ten region nasz, w którym jest pobudowany RIPOK przez te 15 gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego ProEKOP, jest w regionie południowo-zachodnim. Są dwa RIPOKi, jeden jest w Kraśniku, a drugi w Bełżycach. W Bełżycach jest to RIPOK taki bardziej zaawansowany technologicznie i jest to tak zwana regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych mechaniczno-biologiczna. Mechaniczna, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy części segregacji odpadów, tej części zakładu dotyczącej segregacji. Natomiast biologiczna wiąże się z kompostowaniem w bioreaktorach, które są do tego przystosowane i później otrzymujemy taki produkt zwany kompostem, który wykorzystujemy później do rekultywacji składowisk. Jest on wywożony na składowiska i te składowiska mogą go używać do rekultywacji. Jeżeli chodzi o segregację surowców, no to głównie otrzymujemy z tej segregacji pety, makulaturę, złom żelazny, złom nieżelazny w postaci puszki aluminiowej najczęściej, szkło, no i jeszcze takie powiedzmy mniejsze takie frakcje, jak na przykład elektrosprzęt, który później odsprzedajemy i ewentualnie jeszcze dochodzi do tego takie odpady wielkogabarytowe, to zużyte meble, powiedzmy jakieś inne takie części, powiedzmy mieszkania, które tam są niepotrzebne i mieszkańcy wyrzucają to, a nie można to bezpośrednio do pojemnika, tylko w formie takiej zbiórka odpadów, takich wielkogabarytowych i te również wielkogabarytowe później odsprzedajemy, w zasadzie musimy zapłacić za to, ale po niższej cenie niż przyjmujemy do produkcji paliwa alternatywnego. Część surowców, która nie jest wykorzystana, jak na przykład te surowce wielkogabarytowe, czy powiedzmy jakieś inne, powiedzmy pochodzące z takie opakowania z jogurtów, jakieś inne wielomateriałowe części, są przetwarzane na tak zwane paliwo alternatywne. I to paliwo alternatywne jest u nas produkowane i my go odstawiamy do jeszcze innej firmy, która to firma zajmuje się już specjalistycznie produkcją dla potrzeb cementowni, ulepszając go, jeżeli chodzi o kaloryczność, zawilgocenie i zawartość chloru. No my niestety aż tak technologicznie jesteśmy zaawansowani, żeby to paliwo alternatywne produkować bezpośrednio do nadające się do użycia w cementowniach, ale ten surowiec można powiedzieć taki do paliwa to jak najbardziej. Proszę powiedzieć, czy zakład pracuje tak stuprocentowo, czy może na pół gwizdka, czy jesteście w stanie więcej tych odpadów? To jest skomplikowane pytanie, bo tak, pracujemy na pewno w 100%, przy czym moglibyśmy przerobić więcej, tylko to by się wiązało na przykład z dodatkową zmianą. A z czego to wynika? No, odpadów jest znacznie mniej niż zakładał plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego. I gdyby było tyle odpadów, ile było przewidziane w planie, to prawdopodobnie byśmy pracowali na dwie zmiany i wówczas wydajność takiego naszego zakładu mieści się w granicach 40 tysięcy ton rocznie. No w tej chwili według moich szacunków może być około 20 kilku tysięcy ton. Rocznie. Rocznie oczywiście. No podobne wielkości są, że tak powiem, dostarczany, jako strumień tych odpadów jest dostarczany do RIPOK-u Kraśnickiego i gdyby był ten jeden RIPOK, na przykład w Bełżycach, no to on by wypełniał w 100% zapotrzebowanie tego regionu. Niestety, no dzielimy się odpadami, no, tam jest związek w Kraśniku, tu jest związek te gminy, które są skupione wokół tej regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Bełżycach, no to w naturalny sposób mają ze względu na bliskość powiedzmy dostarczania tego strumienia, no kierują tutaj do nas odpad, no zresztą są właścicielami tej instalacji w sposób zrozumiały.
A te, które są w oddaleniu znacznym, a nawet na, powiedzmy, te południowe gminy, jak Janów Lubelski czy Annopol, one kierują odpad do Krasińskiego. W związku z tym jest taki podział, no, można powiedzieć, tej naszej, tego naszego regionu południowo-zachodniego na takie dwie części. Ile osób zatrudnia zakład? 45 osób na chwilę obecną, a dodatkowo jest jeszcze 7 stażystów. Czy są osoby z gminy Bychawa? Pracują tutaj? Tak, jest to kilka osób, bodajże 5 osób. Dziękuję.